Witajcie! Dzisiaj odholowujemy talerzówę. Okazała się zbędna. Będzie akcja orka zimowa w styczniu. No super, normalnie to się robi jesienią, a my tym razem zrobimy zimą, ponieważ nie ma jak tego zrobić jesienią. Nie było jak, ale za to jest jak zrobić zimą, bo pogoda dopisuje, jest wszystko dobrze. Zaczepimy talerzówę i robimy wyjazd. Przywieziemy pług i może jeszcze zdążę zrobić relację z orki. Najpierw tamtą, Marek. No, jeszcze cofnij. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Dawaj tego. Trochę do przodu rusz. Czekaj, czekaj, ja tylko zaczepię. Dobra. Troszeczkę do przodu. Dobra. Nie, jeszcze raz. Do przodu jeszcze troszeczkę. Delikatnie. Śruba. Śruba, łącznik. Czekaj. Tak może być. Daj, ja to wezmę. Tak będzie. Wodne kanały w stronie panie. No zobacz teraz, wyciągnij. Już. No już będzie dobrze. Będzie dobrze. No. Daj. Czekaj, kurwa. Ej, to zostawię, na pójdę. Mogę wystarczyć. Ło, elegancko. A, tędy tutaj, tym polem, dobra. No i słuchajcie, jedziemy po pług. Ja teraz... O. Jedziemy po pług. Talerzówka pójdzie do właściciela. A my wracamy z pługiem. Muszę w ogóle kupić sobie taką trójkę gruziącką, ona mi wystarczy w zupełności. Jadę do pompiarza. Zawiozę mu pompę, ona tutaj jest w worku foliowym, bo tam jeszcze olej jest w środku i nie chcę, żeby to się gdzieś mi tutaj porozlewało. Także zobaczymy, ile uda mi się jeszcze przed wyjazdem zrobić. W każdym razie dzisiaj zajmujemy się regeneracją pompy wtryskowej. Będziemy sprawdzali tutaj ciśnienie na wale. Przypadkiem, słuchajcie, tak. Znaczy, to akurat nie jest przypadek, ten licznik ciśnienia oleju, wskaźnik ciśnienia oleju. To jest Zetor, ma różne skody i tak dalej, to jest taki Praga, nie wiem do czego tam jeszcze, po prostu to jest do czechosłowackich modeli, wszystko widzicie, tu macie oryginalny PAL, Czechosłowacja, ale jest ten szary zegar i w każdym razie potrzebna była rurka i zobaczcie, co znalazłem u siebie, nawet nie wiedziałem, że to mam. Gotową rurkę, ktoś to przerobił, dorobił i będzie można sprawdzić ciśnienie na wale, wtedy nam wszystko pokaże. Także jeszcze takie rzeczy przed wyjazdem, tutaj to zostawiam na silniku. No i co? Ja będę jednak wyjeżdżał. Najgorsze jest to czekanie, kurczę blade, bo czekam na telefon, będzie, nie będzie, jadę, nie jadę, ale muszę się przygotować na to, że jadę i na to jestem przygotowany. I tutaj chłopaki po prostu zrobią to już beze mnie.
To jest do zrobienia. Tutaj tą konsolę to na pewno też gdzieś kupię. Tutaj takie duperele, słuchajcie, brakują. Tutaj poduszka z mocowaniem pod zbiornik paliwa. Tego nie zauważyłem. Znaczy zauważyłem wcześniej, ale zapomniałem o tym, bo nie było. Tutaj była cały czas robota odnośnie silnika. Także to w ten sposób. Co tam jeszcze? No po prostu powywalamy. Tutaj tą, to dorobię. Wezmę jakiś tam profil taki, co trzeba. Wstawię tutaj ten brakujący element. Przyspawam, tak żeby tu można było normalnie szybę i całą w ogóle kabinę zamknąć. Kupię te szyby wszystkie tutaj, co trzeba. Także będzie ciągnik jak należy. Plecak będzie robiony. To też z chłopakami rozmawiałem. Oni tutaj, bo to jest pęknięty tutaj, taka festrysa jest tu i tutaj na dół. Także on po prostu już się do niczego nie nadaje. Trzeba go wyrzucić. Ale drugi plecak jest przygotowany. Tutaj ten zaczep, on też był tam 10 razy spawany albo 20, więc to też idzie na złom. I tu wstawię nowy jak trzeba. Znaczy nowy, używany, bo tym nowym to nie ufam. To wszystko jest z plasteliny robione. To ja tego nie będę kupował. No, w każdym razie, co? Świeży filtr oleju, świeży olej. Miska będzie odkręcana. No, co tam jeszcze? Słuchajcie. Patrzyłem, myślałem, że tabliczka jest, ale tylko nity zostały. Co tam jeszcze? Tutaj tabliczka od tura jest i tur jest 86 roku. Też trzeba będzie go po prostu, nie wiem, czy nie będę go demontował raczej, bo nie będzie to sensu, ale na pewno go tu w jakiś sposób wyszykuję, bo przede wszystkim trzeba będzie go odciąć od tej ramy kabiny. Tu wszystko to ładnie wyszlifować. To poprzykręcać tutaj jakieś zawleczki, pozakładę, żeby to się trzymało i on już nie będzie targał takich rzeczy, jak był w lesie zmęczony, po prostu tam nie wiem co on tam targał, ale podejrzewam, że wszystko albo jeszcze więcej. Więc to wszystko tutaj będzie zrobione. No i co? I mam nadzieję, że już wkrótce będziemy oglądali nową maszynę w stajni. No a potem oczywiście przyjdzie lato, to będzie już taki remont wizualny. Natomiast najważniejsze, żeby tutaj zrobić tą mechanikę. Silnik ma być ok, tutaj już zostało bardzo dużo rzeczy zrobionych. Zobaczymy jeszcze tylko ten dół. Ciśnienie na wale nam wszystko pokaże. Potem skrzynia, tak samo tutaj tą dwójkę z trójką zrobić. No i plecak. I jak to już będzie zrobione, zobaczymy jeszcze jak tam most czy nie cieknie. Czy na zwolnicach coś się nie dzieje dziwnego, ale tutaj słuchajcie, bo tu trochę ciemno jest. No nie widać, żeby tu... To ta trochę jest mokra, ale to też chłopaki zrobią. No ja tylko żałuję, że nie będę mógł przy tym być, bo będę w robocie, ale coś za coś. Także tak wygląda sprawa. No i tyle, no. Także trzymajcie się i cześć. Witajcie. Jak wam się podoba? Założyłem mu lampy. Właśnie do końca jeszcze te lampy są gotowe do zakładania, ale nie mogłem patrzeć po prostu jak on wygląda tak na ślepo. Mówię, a założę, będzie ładniej. A jeszcze mam chwilę przed wyjazdem i postanowiłem z niej skorzystać. To jeśli chodzi o ciapka tutaj, to na spokojnie sobie z całą resztą będzie można poradzić, ale na razie tak zostawiam. Zdecydowanie lepiej wygląda. Druga sprawa, Zetor. Słuchajcie, założony. Tak wygląda już filtr, ten który tutaj ma być w tym Zetorze. Jeszcze raz wam powiem, że to jest najlepsza sztuka, jaką do tej pory widziałem. Mówię, na ta obudowa to ją na pewno zmienię, bo to nie polega dyskusji, ona tutaj w ogóle nie ma być. O czym wam wcześniej już wspominałem, pokazywałem to malowanie minią i tak dalej, więc tutaj odpada. Oczywiście błotniki też wylatują, założę oryginalne, ale to jest z czasem. Na razie nie mam kiedy, więc robię takie po prostu drobiazgi do skoku. Tu mamy filtr Janota, tak jak ma być w 1947 roku. Umownie można powiedzieć, że do połowy 1947 roku, po drugiej połowie tego napisu już nie mamy. Nie jest w literaturze, nigdzie nie znalazłem tego, do kiedy on miał być. Pewnym jest jedna rzecz pewna, taka stuprocentowo, że ten filtr oleju jest w 1946 roku i w 1947. Potem już go nie widzimy, ten napis został zmazany i tego już nie ma.
To jeśli chodzi o tego Zetora. O, widzicie, mogłem wziąć jeszcze prądnicę, bo zapomniałem, że tu jej nie mam. Ale to nic. Tutaj, słuchajcie, założyłem jeszcze tutaj tą pompkę do... Do czego to jest pompka? O, zaraz zapomniałem. Ale z, chyba pompa olejowa to jest. No nie jest to śmieszne, bo się nie znam. Nie jestem mechanikiem. Mogę wam o budowlance opowiedzieć wszystko. Ale tutaj niestety ostrożniej, ponieważ nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia. Wszystkiego się uczę sam. Na własnych błędach. I tak to wygląda, jak jest. Ale w każdym razie jest do kompletu skompletowane. Tu mamy też ten filtr, co ma być. Powoli, powoli to będę wszystko tutaj uzupełniał, aż ten ciągnik będzie naprawdę tak, jak on ma, jak ma wyglądać. Tutaj widzicie, jest ten sam 47 rok, pierwszy blok. Tutaj jest niska miska. Ona jest, on, no to jest, to będzie naprawdę świetny, świetny temat, świetny ciągnik. Też wymaga trochę, trochę tutaj takiej pracy, uzupełnień. No ale, ale to jest do zrobienia, więc powolutku będę to wszystko tutaj tak samo doprowadzał do stanu, do jakiego ma wyglądać, no tak jak ma być ten Zetor. Ten zostaje u mnie na pewno. To bezdyskusyjnie on zostaje tutaj, natomiast ten też będzie wyjeżdżał, ale dopiero jak skończę. W każdym razie mi zależy na tym, że ciągnik, który będzie ode mnie wyjeżdżał, żeby był maksymalnie oryginalny, żeby nie było czegoś takiego, jak mamy na zlotach, że wszystko z innej parafii. To tak nie może być po prostu. To już nie jest... Oczywiście ja mówię, wiecie, jakie jest moje zdanie. Jeżeli to jest ciągnik, który pracuje, no to ja rozumiem, on ma... Sami widzicie na przykład tą 25. Ona też nie jest w doskonałym stanie. Tego mu brakuje, tamtego mu brakuje. To jest źle, tamto jest źle. Nawet, słuchajcie, tutaj ten kolektor wydechowy, ona ma od 30 i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, tu jest dużo rzeczy do zrobienia, ale to jest ciągnik do pracy. To jest co innego. On jest, ja go lubię, on jest fajny i to jest ok. Ale jeżeli mamy ciągniki, które służą nam wyłącznie do zlotów, do zabawy, na dożynki, czy jeszcze inne jakieś rzeczy, no to trzeba się do niego przyłożyć. Trzeba się do niego przyłożyć, pilnować, żeby tam było maksymalnie oryginału w takim ciągniku i wtedy wszystko będzie dobrze. No. To tyle. Tu słuchajcie, ten jeszcze, ale ten też ma, kurczę, blade, dużo, dużo pracy przy nim jest. Jego zostawię sobie na koniec do zrobienia, bo oprócz tutaj jemu potrzeba tak samo ta duża miska, tutaj ma być, bo to jest, który to jest rok, słuchajcie, 50, no, ten jest 50 roku i po numerach tutaj to wszystko się zgadza. I tutaj widzicie, już jest pod skrzynkę na akumulator, ale jeszcze jest przekładnia, więc to są takie po prostu rzeczy, ja go muszę tutaj też przygotować, ale to on niestety no musi poczekać na swoją kolej. Nic tutaj nie wymyślał. Słuchajcie, tu są jeszcze te lagi, odciągi. To może bym do tamtej 60 wykorzystał, co? Co myślicie? Tylko nie wiem, czy to pasuje do tego, czy to jest to samo. Czy one nie są, nie różnią się długością albo coś w tym stylu. Tylko tu próbowałem to odkręcić i niestety bez szlifierki kątowej to nie ma szans nic zrobić, więc na razie tego też nie ruszam. No nie wszystko się da zrobić, jakby się chciało. Ale on na pewno będzie tak samo skompletowany, żeby to wyglądało jak należy i też stąd wyjedzie. Na razie nie, bo szkoda po prostu ciągnika. W każdym razie tak, to taki filmik. Jak wam mówiłem, komputer nieczynny. Żal mi go, bo też go mam już kupę lat i nie chcę po prostu na razie nowego. Czekam, kolega ma przyjechać za parę dni i spróbuję go po prostu jakoś uruchomić, a jeżeli się nie da, no to wtedy będę musiał się decydować na kupno innego. To tyle. No i oczywiście tutaj perełka, no piękna 60, atrapa, wiem, nie oryginalna, ok, przyjdzie, będzie oryginalna i założę w każdym razie, no także to nie o to chodzi. Oponki do jazdy, słyszałem właśnie, że to opony się nie nadają w pole, że to są opony typowo drogowe.
No i co, zobaczcie tutaj. Rozmiar 8, te włóknowe 8, płócienne, super transport, nic nie bieżnikowane, w pięknym stanie. 100 mil, proszę bardzo. Widzicie, wszystko jak należy. Nowiutkie, no tu są te cycki takie, tu jest jeszcze te gumki, one powoli będą odlatywały, bo zacząłem tym ciągnikiem pracować w polu. No ale no taka jest jego robota, no przecież on do tego jest. Odpalimy, słuchajcie, zobaczymy jak pracuje. Bo dawno nie słyszałem tego pięknego dźwięku. Gdzie to się odpalało? O! Akumulatorek. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!